wielki sukces, wygrana etapowa, a jeszcze w dodatku koszulkę lidera zachowa Rinaldo Nocentini, a więc aż dwóch zawodników z tej ekipy będzie stało na podium. Jeszcze nie dogonili Jefimkina, ale już są bardzo blisko. To już jest chyba o 2-3 metry mniej, ale to już 700-800 metrów do mety. Teraz jeszcze jakaś szybki atak by przyniósł tutaj skutek. Czai się Astarloza cały czas, czai się Santi Cazar. Teraz Leon Luis Sanchez już chyba dał sobie spokój, dociągnął swojego rodaka. Czy ruszą jeszcze, czy zdołają doścignąć Rosjanina, który cały czas jedzie bardzo ekonomicznie, równo i nie ogląda się na siebie, za siebie nie patrzy. Rusza jeszcze raz Luis Leon Sanchez. Jefinkin prowadzi, ale teraz go w oczach chyba doganiają. Jeszcze mu zostały 2-3 metry. Jeszcze tutaj ta górka minimalnie przed metą. Rusza Santi Cazar za nim. Sanchez, Jefinkin dogoniony. Santi Cazar. Sanchez nie da rady, jednak Francuz wygra. Będzie go jeszcze Luis Leon atakował. Luis Leon Sanchez przed Santi Cazarem. Luis Leon Sanchez, drugi wygrany etap w Tour de France. No ale piękny to był finisz, a Jefimkin dopiero czwarty, zmęczony, ale atakował. Tak, no nie, niesprawiedliwe jest, proszę Państwa, kolarstwo, bo ten Jefimkin w końcówce najbardziej zasłużył na ten sukces. To ale ucieczką. Wcześniej nie zasłużył. No wcześniej nie, bo się woził, tak. No woził się, bo takie są zasady. Ale mówiłeś, że Sanchez będzie najszybszy w finiszu, na finiszu tej, jednak pod górę był troszkę ten finisz, to może zaskoczyło Jefimkina, ale walka była piękna, no wszyscy walczyli, cała czwórka, proszę Państwa, w dalszym ciągu. Peleton pokonany przez uciekinierów i to jest jakaś nowość tego wyścigu, prawda, Tomku? Bo jak patrzymy, pierwszy etap Cancellara, czasówka, drugi był dla Cavendisha sprint, trzeci dla Cavendisha, później drużynowy, później Weckler o tą sekundę przed peletonem, później Huszoft, który wygrał, no to był sprint też peletonu i później Brisfeuille też wczoraj o jakieś takie malutkie te, prawda, różnice. Znaczy, nie było peletonu, bo to wtedy co Millara doszli. Tak, doszli Millara, tak. No to więc była to taka wyselekcjonowana grupka. Tak, więc nie było takiego typowego. Więc ucieczki mają szansę niewątpliwie w tegorocznym wyścigu Tour de France, bo nie ma takiej zdecydowanej pogoni, zwłaszcza na tych pierwszych etapach, w pierwszym tygodniu nie ma aż tak bardzo zmobilizowanych grup. No teraz peleton, strata będzie nieco ponad 1,5 minuty, niewiele to zmieni, rzecz jasna, w klasyfikacji generalnej. Tutaj jeszcze ci kolarze, którzy zajmują dość wysokie pozycje w klasyfikacji, na najbardziej aktywnej klasyfikacji punktowej, chcą zdobyć dodatkowe oczka. Nie ma tutaj oczywiście wszystkich sprinterów, nie ma Cavendisha, nie ma Bonena, a i też Colas Kesdepargne, jak gdyby dla podkreślenia, może to był Rochas. Strasznie rzucał rowerem, tam przechodził z lewej na prawą, obserwowałem go od tam kilkadziesiąt metrów przed metą. I Nocentini liderem. Jeszcze raz ta bardzo ciekawa końcówka. Luis Leon Sanchez tutaj bardzo ekonomicznie też jechał, prawda? Mówiliśmy o tym, że Jefimkin, bo on jechał swoim równym tempem. Ale Luis Leon Sanchez najsprytniej tutaj w końcówce. Wprawdzie nie można powiedzieć, że się woził, bo też dyktował tempo. Tutaj widzimy, ruszył, pociągnął mocniej. No tak, i tutaj to był kluczowy moment, bo tutaj najbardziej się ta różnica zmniejszyła. I jeszcze zauważysz, że Jefimkin dwa razy się obejrzał. Ale teraz zwolnił inteligentnie, przepuścił Cazara, złapał mu koło. Astarloza tu zrobił błąd, bo w złym momencie zaczął wyprzedzać Jefimkina i od razu stracił 2-3 metry, których już później nie mógł odrobić. Trzeba było jechać na kole Santi Cazara, no i tutaj lekko wyszedł przed Cazara na tyle, żeby wygrać etap. No bardzo ładnie to Luis Leon Sanchez rozegrał, ale pamiętajmy, że to kolarz wytrawny, ma zwycięstwa na koncie, w tym roku wygrana w Paryż-Nice, a przed rokiem wygrana w wyścigu Tour de France. Tradycyjne podziękowanie sponsorowi, choć chyba... Nie, to nie było serce, bo z prawej strony się puka. Tak, to on nie ma serca z prawej nogi, ale patrz, jakie ładne te Saint-Girons z tą rzeczką. Le Salat.
Sanchez, Cazar, Astaroza i tak, Rojas, miałeś rację, ale tam rzucał strasznie tym rowerem. Riblon. No patrz, jedyny sprinter, który Velic, tutaj się ostał. Weckler. Dzielni Francuzi w pierwszej dziesiątce. No dużo Francuzów, pięciu. No, proszę, jaki udany. Trzech Hiszpanów, jeden Rosjanin. I pierwsze zwycięstwo kolarza z Hiszpanii. A Hiszpanie wygrywają najwięcej w etapów w ostatnich latach Tour de France. No i Tour de France wygrywają. No, tak, tak, tak. ¿Cómo has ido? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que empezamos el Tour un poco desanimado, ¿no? Por el tema del prólogo, por el tema de que Alejandro no estaba en el equipo. I parecía que no iba a salir todo al revés, ¿no? Lo único que bueno, que nasza motywacja nie była taka, taka na początku jakaś wielka w naszym zespole, no bo brakuje nam bardzo Alejandro Valverde, który nie mógł startować, co państwo wiedzą. Więc nasza drużyna przystąpiła do tego Tour de France w nie najlepszej formie psychicznej. No ja oczywiście cieszę się osobiście z tego zwycięstwa. Chciałbym to zwycięstwo poddedykować wszystkim moim kolegom z drużyny i dla tego, którego tu nie ma i o którym codziennie myślimy, mianowicie Alejandro Valverde. Na końcu, w końcówce był to etap bardzo trudny do rozegrania. Comentando que hoy hace un año no que conseguí una etapa en el Tour, que me cambió la forma de pensar. Rozmawiałem dzisiaj rano z Oskarem Pereirą, że powinniśmy wygrać jakiś etap na tym Tour de France. No i Pereira powiedział, że będzie mi pomagał w tym zwycięstwie. Ale się wycofał. Ale się wycofał. Dla mnie jest algo spektakularno. No i tak wygląda, proszę państwa, zwycięzca dzisiejszego etapu. Z Murcji, ma 26 lat. A więc Murcji, czyli z tego samego regionu, z którego pochodzi Alejandro Valverde, przyjaźnią się, stąd te dedykacje, te adresy Luisa Leona Sancheza pod adresem lidera zespołu. Urodził się 24 listopada 1983 roku. Wygrał siódmy etap podczas Tour de France w ubiegłym roku. Wygrał Vuelta Asturias, to było jego pierwsze znaczące zwycięstwo. W 2004 roku wygrał Tour Down Under. Klasyfikacja generalna bez zmian. Dziesiąty Nibali, to znaczy, że nic się nie zmieniło. Contador Armstrong, niewielkie różnice. Jutro znów etap w Pirenejach z Tourmalet, ale także ze zjazdem. No i tak, proszę państwa, kończy się kolejny dzień pobytu w Pirenejach, etap ósmy za nami. Większych zmian nie przyniósł, ale ciekawy był to etap, relacja z całego etapu. Mieli państwo możliwość obejrzenia wszystkiego, co się działo. Tu jakiś aeroport, tak, lotnisko takie sobie maluje.